nie. O, witaj. Nie mieliśmy szansy się sobie przedstawić. Nazywam się Elora. Cześć, jestem Spyro. Czym ty jesteś? Jakąś kozą? Jestem faunem, głuptasie. Sorki. Czy spotkałeś górników Glimmer? Tak, dali mi nawet pamiątkę. Nazywają to talizmanem. Dali ci talizman? Co, jest czymś ważnym? Wsadziłem go do przewodnika, który mi dałaś. A więc jest 14 talizmanów Avalar i każdy z nich jest magiczny. Jeśli zdobędziesz je, mogą być użyte, by zniszczyć Lipto. Hunter, gdzieś ty był? O, ja... trochę się zgubiłem. Więc, no, dzień... I guess dzień dobry, ludzie. To był dubbing, casting I'm a Faun, you dork, ze Spyro 2, Riptoe's Rage, która została ostatnio pokazana na Twitterze Spyro, co się bardzo cieszę, bo po prostu jedyne, co tak naprawdę chciałem zobaczyć, czy zrobią dobrze, to Elorę. I po prostu Elorę, jak po prostu zobaczyłem po raz pierwszy, to się po prostu zakochałem. To jest po prostu... ona świetnie wygląda. Po prostu mi się tak cholernie podoba, że... wow. I... dla mnie już nie muszą nic pokazywać w Reignited Trilogy, więc wielkie dzięki dla Asi, która zrobiła... była głosem Elory. I dla Michałka, który chciał się wkręcić w dubbing, więc pomyślałem, że go wezmę, bo... no wiecie, no Hunter tam miał praktycznie tylko jedno zdanie i tyle. Więc możecie ocenić nas wszystkich, jak wypadliśmy. Więc no, to chyba tyle. Więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć! Pa, pa!